witamy na nagraniu, zero taka, trzeci niby odcinek. Salam. To w ogóle jest jako gość kolejny. Zobaczymy, jak to się jeździ. Dzisiejsza trasa to Stambuł. Trzeba zwiedzić nowy kraj. Trzeba. Czekaj. Tam za równo. Wybrano cel podróży. Na razie za cię. Arenną jeszcze jedziesz? A jak? No dobra, mamy arenę. O, nie masz ładunku, fajnie, jedziesz na pustach. Jak nie, mam przecież. Nie pokazuję mi. Właśnie nie zaczytałem ciebie. Wszystko zaczytało, spokojnie. Da. Ładunek mam 8 ton. No to nie. Dawaj za mną. Czekaj, zobaczę jeszcze mapę. Przez to mam jechać? Ustaw sobie mapę, że jedziemy przez Wielkie Tyrnowo. 55 tylko. 100 km.
Ten pod prąd. Oj, tam zero pod prąd. No potrzeby się zatrzymał. Mhm. No i pierwsza bramka. To nie bramka, tylko przejście graniczne. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Kurde, gdzie ty go tam nie hamujesz? Zjedź w prawo. O, fajne odbicie ze znaków robię. Jedź prosto. Jak tu wjechać? Nie? Tu po prostu podjeżdżaj pod bramkę. Otwierać się jedno, bo nie drugie. Widzisz? No to się złota. Tak, wejdzie. Jakby się lepiej podjechało, co ci się stało? Trochę czułeś? O nie, waga, najgorsze. Jeśli się, jakby się wziął niedobrą wagę, to by się miał pewne problemy. Ci to pewnie. Musisz wycofać. No wycofuj, wycofuj. Znieść. Otwieraj. Ale uparz. Co? Nie zepsuł się znowu? Otworzyć się nie chcę. Nie cofaj na tyle, żeby się zahaczyło, nie? No miejsca tyle. No, to do wymanewrowania. Udało się? No. Nie mogę skręcić? Szukanie nowej trasy. Muszę. Proszę zatrzymać się na pojazd na najbliższej stacji kontroli wagi. O, komuś. Wyskoczyłeś coś? No. Ciekawe, czy mi waga, będę musiał obliczyć. Jak wata. O, też mam. No łaka, nowość. Musisz... 8 ton. To będą ważyć. Sprawdzałem, czy cegieł nie obudzić. Twoja całkowita waga to 23 tony. Możesz kontynuować. A jej, fajne! Można sobie sprawdzić ciężar całość. Ile waży. Czekasz, ci zapali się zielona lampka, nie? 24 mam. No to masz o 1 tonę więcej. Jakim cudem, też masz 8 t. Ale ja mam chyba mniej tych dupereli w środku i pewnie przez to waga różnicowa jest. No są 4 tony, takie coś. No widzisz. Ciężarówka pewnie ma inną masę. Widzę, że prowadzili to. To prędzej, ale nie. No. Dobra, nadążasz? No, jadę. Przecież dupę gram ważny. Ciekawe. Dobra, jedzie. Mina matka to może dała. Jak na zły i w nocy jedziemy. No, to jest pechowo.
Ustawiłeś rowerki, ciągiem? Drogę ustawiłeś, jak ciągiem? Pana ludzie możesz prowadzić. I mi sława. Ja cię chcę zastanowić się, czemu oni na kutki jeżdżą. Jak czemu? Wyłączył długo. Nie po co, ale no. Ej, po co? Zmieniłeś się lepiej. Tak tu się nie masz takiej realistyki, co do tego. No. A co, czy tylko różne i już mi to skręca, nie? No jednak będziemy jechać, jak będzie jasno. I się rozjaśni, gdzie jest Turcja. No pewnie tak. A weź mamy przed nami. Jedzie, wolno jedzie to. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. O, chyba on zjeżdża z nami. Fajnie, to sobie odwolni je wszystko. No nie. Zjedź w prawo. Fajnie, zdublowano w dodatku, nielegalnie jeździ. Zaraz go wyprzedzimy, jeśli się uda, nie? No, a teraz nie ma bramy. Kontroli. To może cisnąć lewy. Mini autostrada chyba jest. Nie, kurde. No możesz wyprzedzić. Nie da radę. Szybciej jechać. A nie, na pasmówkach tu się nie da. No niestety. Chyba, że puści nas. Chyba da się wyprzedzić. Jest możliwe wyprzedzenie. Już dawaj ogień. No jadę, jadę. Masz. Wiem, no staram się. No. Mi się runówka szybko rozwiązuje. Ja się mogę zrobić przejść, ale no, wydaje automat, ryzyko. Ja mam chłopie, się nizi. Też bym mógł tam. Dobra, jest okazja. I ty wyszedłem, no? Zaraz zakręt, ja nie zdążę. Ty też chyba nie. Zdążę. Wątpię. Po ile masz metrów? Dobra, ja też. Cyk. Mi się rozmiedzieli do setki, już na ludzie. A teraz szybkie hamowanie. Udało się. No i pompałem. Zjedź z ronda. Dobrze, że się skrzyżowanie nie skończyło. Na Skandynawii przecież tutaj tak jest. Gdzie się nagle masz koniec skrzyżowania. No bez skrzyżowania. Jak się rozpędzisz lewym, to się lecisz w rondę. No niestety, nawet czemu ciebie, bo to mimo to się daliłeś. O, widzę, że ten klimat rumuński. I ten zapach spalonych dywanów. Na przyszłej na rzepie. Zielone. Zielone dywany? To legalne, widzę biznes. Na rondzie. Kolejny rondo? Zjedź drugim zjazdem. Ja pierdzielę. Na drugie. Na zielono na tej mapce. Jak zielono, ale nie chcecie. No, zieleni sporo. Ach, to tam co Rumunia, ale śmieci też zostawić po sobie. Na promocie się dopiero będzie. Czy dodadzą do tym miasto, czy w ogóle je będą? Polskę ulepszą? Może. No, może. Kurde, jakie autostrada ekspresowa. O, fajnie. Promoc jest dobry projekt. Ty, 28 pingów? A co to się tak stało? Promoc jest dobry projekt. Się nie dziwię, jak Polska jeszcze ulepsza. NPC się chyba stara z internetem w końcu. Zaczął uderzyć ten adutem, w końcu pomogło. No, normalny cud. No, dzisiaj akurat taki tak, nie? Ale widzę, skacze. Siadaj, byś tak nie był ciekawy. No, teraz przyspieszam do zateczki.
Czyli śpiesz, bo jest jakby przedzą. No ja też setkę popieram. Biorą. No kolejne rondy. Mhm. Fajne miasto. Droga główna, autostradowa chwilowo. Znowu lądówkę, autostradą lądówkę. Kurde. Jedyny kraj, który kombinuje tak, nie? Mnie tu Rosja ciekawi. No mnie też. Uwaga, płyniemy. 30 aż? Na rondzie zjedź wow. Trochę. 30, na rondę wjedziesz. Tak. Jeszcze małe rondy. No bo zapowiadali wąziutkie, nie? To nie są wąskie, na promocie są dwa razy węższe. Ale... A chyba w Istambule są chyba, czy w Rumunii, w Bułgarii. Trzeba by zobaczyć. Chcę póki co po Rumunii. No kurde, progi zwalniające. Chyba? Tak. Nie. No słabo. Że nie mam czucia tego. Są paski, już się gorszy, że masz pasy. Wow, a im pomogą, powiem ci? Nie, jak nie przejść pasy, to są na czerwono. Rozumiem, jakby były te, na wybicia, nie? Że czuję się w pielęce, żeby zwolnić. Grosa za pierwszą jeszcze się wybije przed pasem. O, jaki fajny skręcik. Są zwykłe pasy, a takie, że... A ja na promocie się czuję powoli. Jedyne skrzyżowanie w nowym rodzaju, nie? Widzę, że to jest zrobione skrzyżowanie na nowo. O, już stacje nawet bez nowe są. Znaków jest więcej na tym, na asfalcie. No. No wiem, bo tam kurde robią jakby dla daltonistów, ale nie chcę być zły, nie? Żeby nie dowalali się, że ja to nie robię z własnej woli. Uwaga, ty może w Hyżyfi wjechać. Miejmy nadzieję, że nie. A kurde, jak żeś cię zwolnił. Nie wyjedzie. Nie wyjedzie. Paliwa mam dużo, więc nie mam się co martwić. Nie wyjechał. Czyli czeka na swoje cholerę. Niemcy jednak. Będź nazwę ten tytuł Euro Truck Simulator 2, hashtag 3. Wyjazd na Czarne Morze. Kebaby. No, drodze po kebaby. Drodze po kebaby. Tylko muszę dopisać tam w nawiasie czy czymś, że to jest, chodzi o ten dodatek, nie? No i na końcu ten Road Back Black Sea. No, nie wolę, przyspieszam. A ja w sumie nie wolę za bardzo przyspieszać, jesteśmy na jakimś pustkowiu. Ale cóż, zaryzykować was warto. O kurde, jaki mościk. A jeżeli zwolnił. Budyneczki fajne. Ta poda się zatrzymuje. To są jakieś biwaki? Wow, gdzieś na bloki wielkiej płyty. Potem port. No co się dziwisz? Dobrze, że w Rosji nie jesteśmy. Tam to ciągłość jest. Kontrawiaci? Tak. Jeszcze pasy tu gdzieś postawili. Takie pasy. Znak był ten. A, bo skrzyżowanie ostre było. O, teraz fajne te. Będę się z gości miło, jeszcze tunel wąski, pewnie ten zakręt. Trzeba zwolnić. No. Ta, trzeba tak zwolnić. Podążając malowniczą trasą, 1 na 5. Rąbałby we mnie, jakbyś pojechał. Słyszysz? Będziemy mieli osiągnięcie 1 na 5. Teraz ci wyskoczy. Jeszcze nic nie wskoczył. O, już teraz. Wygląda na to, że są osiągnięcia nowe. Ja mam po angielsku jak coś. Ty, dwupasmówka chwilowa. No się, jak to jest zaudzielne. Dziwne, widzisz 70 to 70, kurde jedzie. Fajna trasa, taka z detalami w końcu. Nie coś tych do zadupie. A gdzieś przy skrzyżowaniu masz czerwone pasy. No wiem. A ja przyspieszę, żebym ci nie uciekł. Co mnie na dół. Jedzie trochę ludzi na tym drodze. No, dobra, Turki, na pewno. Adios. Na rondzie zjedź drugi. Zjedź z Niemcy teraz. Znowu.
To oni tak szybko od nas są. Czyli 120 na godzinę jechali? Że do nas dowalili. Ale to są ci, którzy mieliśmy. Pustą ozierą. Chyba tak. Nie, mają jakiś ładunek, to będą pójść na pustą. Zajrzebawowem jeżdżą. To jest się wywrotka. Co przecież rynowki są. Dwie promiłki. Może to jest premiumka po tuningu, na 150 koni. Nowe wibracje są. Może to jest premiumka po tuningu, na 150 koni. Szybko dojechał. No do Volvo tak szybko nie dojeżdża. Może mają te 800 kunia. 700 max do modyfikacji. Jaki podmieni? Może? Może z moda korzysta. Nie trzeba z moda. Żeby zmienić osiągnięcie silnika, trzeba z modów korzystać. Może szpilki podmienić. Akurat nie każdy się temu podejmuje. Ale da się tak. Dobra. Trzeba z Volvo wnieść. GTX za końcu miał. Może silnik wziąć na przykład z Volvo, sobie podmienić szpilkę. Mieć premium za 750. Prom ciągle coś jest, jaki mościk, taki bidet edition nawet. Kolejowy tempo lewy. Trzymaj się prawej strony. To jest ciutko. Oraz jaśnie się, tu nas jechali. 700 ton, dojedziemy i się jasno zrobi na serwie. O, stacja jakaś nowa. Tak. Nowa mapa, nowa stacja. Prosto. O, nowe bloki będą budować. O kurde, rewolucja. Fajnie drugi oznaczony tym poziomem. Trzeba dzwonić. O, tramwaj, ja? Znowu rondo. Tak, rondo i góreczkę. Na rondzie zjedź pierwszą zjazdę. Ale jaja. Przejście znowu na piesie. O, papański odkrywca. No, ale widoczek teraz fajny, poprawi. O, wymałkie miasto strojowej. To jest wysoka. A, 60, kurde. Nawet w mieście jesteśmy. O, może zaraz będzie. Już koniec okazji. Nie, do skrzyżowania pewnie się dziesiątka. My dopiero wjeżdżamy do niego. A, to ja się lubię. No właśnie. Przygotuj się do skrętu w prawo. Czy się coś dzieje? No to jest miasto, zobacz. Czy filmy w jedną stronę? Skręć w prawo. Podziękowałem. Wyłączę te dłu... O kurde, jaka synchronizacja, patrz, kurde, wszystko jest. No i na czerwony. Co, czerwony miałeś? No. Też nie powalczyłem się. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Kurde, tu w lewo, tu będzie w prawo, w lewo, w prawo. Skręć w lewo. W prawie patrzeć, a nie lewo. O, tory. O, zahaczyło. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Nie będę widzieć tramwajosy chyba. A, tu też skręć w prawo. To fajne. Galeria jakaś. No, trzymaj się prawej strony. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Nie znowu ronda. No ciągle coś się dzieje, lubię takie dodatki. Zjedź z ronda.
Nie obawiam się, że pusta nie jest na drodze. Za nami jadą. No, tak. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Chyba doczekamy się tych dziur, o których mówiłem. A nie wiem, czy jeszcze tu będą. Gościu w bułgarskich malowaniach pojechał. Takich? Bułgarskie malowanie chyba. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. No nie wiem, nie wiem. O, fajne rondo, jak u nas. Na osiedlu. Drogi, dziurawe, domki fajne. Fajne to fajne rondo. Takie nie za prawdziwe. Zobaczcie, tam ci się do nas tak zapchali, no. Miasteczko fajne. Ale nie no, nie wiem, czemu jedną za nami jak jacyś piedzy czy coś. Crajowa. Torynówka, nie, Scania jedna premiumka. Mhm. A ty też chyba Scania miedzi. Mam. No manem. Tak, ała, to jest ta Scania, bo to jest kontor z oryginalnego multi. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Które też jest cheatowane, co dziwne. Skręć w lewo. Co? Co to za to jakiś nowy zjazd? Jakiś taki... Trzymaj się lewej strony. O Jezu, już granicę już przekroczyliśmy, chłopie, szybko. Proszę zatrzymać się na pojazd na najbliższej kontroli wagi, no. Dziękuję. Nowo. A tutaj też jest ikonka, o proszę bardzo. Uwaga. No i chyba też. 23 tony dalej. A ci pojadę, pa. No co za... A później się nie dziwię. A! Coś się chyba zablokowało. Tak, zablokowało. Jadą. Za nami. 24 znowu. Bo dlatego pewnie, że jak będą spadać ładunek czy coś, żeby się dane do końca zadać. Ciekawe, jedź, bo to... Jedź tą skanę. O, musi się tam ci zatrzymać, idę. A, ty się zablokował, czy co? No, a mogę się na prawo skręcić, bo tam też jest jedno. Wolne. No i tam. No to czekaj, będę ci jechał 30 na godzinę. No, wiemy na Renówkę, ale to nie na 5. Sorry, my friend. No nie powiem. O, przeprosił cię. A za co? Myślę, że po angielsku powiedział, widzisz? A taki nie wiem. A CB ma wyłączony. No tak. I co ten ci ten basik zrobił? No nic. No to puści mnie przed tym. A. Jakaś petycja taka, że no nie widzę. A, to ty jedziesz na awaryjkę. Tak. Czekałem za ciebie. Przyspieszamy, kurwa. O, panie, jaki odrzut. Ty, a co to, tory kolejowe? Jednostronne? Binnie to wygląda. Ale detalistycznie już dobrze jest. O, pachy, mości, kurwa. Będzie osiągnięcie, będzie znowu. No jest. Będzie. No, leśniczy 1:5, al w górę i tył. Aha, są 3 mosty i trzeba na nie przejechać. Pewnie będzie. No, 3. A Skandynawii tam jest chyba z 5. Tak, nie, w Rzymie chyba jest trochę ich. Na Skandynawii. Nie, we Francji. Ja we Francji nie mam blokowanego osiągnięcia chyba z mostami, bo daj sobie przyczep. Trzeba tu dzwonić, chłopie. Tak by wyprzedzamy.
Sorry, guy. No to niech się zatrzymają, niech się zastanawiam, co do... Widzę, że tamte Niemcy coś jeszcze nie przyzwyczaili do nowych dróg. Że tamten aż wymanewrował. Dlatego, że ci pies inaczej to mówi. Pewnie, że nie te... wolniej jadą. Wolniej. Mam się z terenu, panie, tego oglądają. No, patrzą, ale fajny ten. Albo złota ma, no. Fajna autostrada. Kurczę, od niej za dupy to jest rzadkość. To jest jakaś droga? Nie, no ja tu się dopiero autostrada zaczyna. Numer 3. To jest droga ekspresowa. 500 km i turyc. No, prawem już mamy. O kurczę, tamto skręcane będzie. Jeszcze jedna przejście graniczne, nie będą te uwagi pewnie. Przynajmniej sobie zjemy. Kontrola. Przynajmniej kebaba zjemy na miejscu. To trochę to zajmie. Z ostrym sosem. No nie. Czy ja dobrze widziałem? Myślę, że żadnej Skody nie było. No bo nie dziwię się, no Skody... Po co miałby być tu Skoda? Musiał być po co? Myślę, że to nie są trasy typowe dla Skód. W sumie... Nie sprawdziłbym tego jeszcze. Myślę, że dlatego, tak, że... Chyba. Co, nie ma już ich na laderze? To są Niemcy, ale arabskie. Nie po arabsku mówią, Farsi. Ja, Farsi, że jesteś tu, kurde.
Uwaga, tutaj trzeba skręcić. O, coś pisze po bułgarsku. Na rondzie zjedź czwartym zjazdem. Czwartym zjazdem? Raz. Trzecim. Dusi tym drugim razem. Trzymaj się prawej strony. Drugi zjazd. Czwarty. Zjedź z ronda. Jest tu czwarty. Nie, no. Czwarty zjazd. No, jedź prosto. Bo tam są jednak te. Te winy, co są z blokady. Tu jakieś skody owali. Teraz dzwoni do 50. Do 50 dzwoni. Miasto trzeba zobaczyć. Okay. Miasto trzeba zobaczyć. Czy ruska rejka? Typowa. Teraz będzie bułgarska. Albo rumuńska. Jak te dywany. Turecka. Przygotuj się do skrętu w prawo. No, miasto jest. Na dobrym poziomie, nie na rzecz. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Są. No chyba bicie o wyprzedzanie. No to widzę, że trolejbusy jeżdżą. Trolejbusy tu jeżdżą. Jedziesz po tych na górze, nie? Skręć w prawo. Ja światełko mogę wyłączyć, ostrzegawczy. O nie, będzie wężyk. Ale fajne, za drugi nie światełek wóz. Jedny mnie podgonił. Drugi jeszcze nie. Skrętu w prawo. Ja bym nie podganiał. Jeszcze to się skończy, ja. Chuj się. No nie, szybko jedę. Skręć w prawo. Czyli ty jedziesz? Mi chodzi tych szybko podgonili. Bez kitu. No nie podgają się na jakiś tam czas. Dlatego, że tu trzeba jechać wolno. Ała. O Jezu. Jak wygląda sytuacja tutaj? Dobra, ja też lekko przyspieszam. 55 wystarczy mi. I tutaj stres wjazd będzie, dlatego nie jadę 55. Nie, zwolnij inna. Dobra. Dałoby się jechać pod prąd. Kurde, zobaczymy. O, no, bez kitu, podgony nie widzi nas. Chyba się nie rozłączymy, będzie problem. I jedziemy full, nie? O ja. Nawet ciekawe te miejscowości są. Przydałoby się jeszcze przepłynąć tym portem, ale to trzeba by w ogóle inne strony jechać. W drugą stronę na ten, a, na tu. Dobra, już mam prawie wjazd na Turcję. Znowu z wężką. Kurde, ej, legło mi coś. Mi na razie. Mi się coś ładuje, mi się zdaje. O kurde, droga bez pasów, coś jest nie tak. Ale was mocno mnie odwadza, dali u was mocno. Mieliście nie legło. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak wjeżdżał się przez ten autobusowy ten plewenie, to ten. To czuło się, jakby się jeździło po ziemi, nie? Tak to było czuć. No. Skręć w prawo. Spoko, to mam hamulce, lepiej niż na promocie, to nie bój się. Czy na promocie musisz. O, zaczyna się. Tak bardziej zagęszczone miejsca się robią. Ale co to jest? No teraz skrzyżowałem mnie przy pinie. Bo tu masz miejsce na pauzę. Kurde, jakieś widoczki. Oj, po tym mieście już mamy ten przejazd graniczny.
Więc się zaczyna, powiadasz? No, po tym mieście jest. Ciekawe to, czy w Turcji akurat to zrobili. Z tym weryfikacją dodatkową. Nie wiem. A chyba przez te zamachy, co były. O, albo przez falę migracyjną. Wielki Cyrnowo. Kurde, co tak ciągle mi ładuje gra? Oj, coś ci lepiej. No właśnie ładuje mi gry ciągle. Myślę, że muszę defragmentację szczelić. Ale gry, ale szeroki. Chyba HDDK, ale nie SSDK. No, SSDK nie. Ale szeroki tunel. O, Rusek podgoni. W sensie ten. Germany. A jakiś jeszcze Brazylijczyk jest? Turkish Germany. No, moskito. A sobie nie odgonią. Oj, nie. Patrz, ile rozjazdów jest tu. Jak nie? Musimy się trzymać 40 metrów. To tak blisko. Ten nie. Ten jeden to szybko leci. Czyż był łamie ograniczenie? Nie wiem, ale szybko jedzie wejść. Turkiś. Żeśmy zajechali, ci powiem. Chciałem na prawie zjechać, a tutaj swoją szkę. To co? O! Czyżby poczułem wibrację? No, mnie też było. Chyba nie te drogi, które się jeździło do dziurawy droga. O, patrz, zaczyna się ta droga. Jak wiesz, tym, jak w Szwecji. Że jest potrójną i pasmowała, będzie za odwrotnie. Jak chcesz, mogę ciebie przejść, jak ci trochę ścina. Ścina tylko coś ładuje dużego. Nie mamy nic dużego po drodze jeszcze. Pliki na dysk cię ładuje, bo nagrywasz. Nie, to na inny dysk, ja to nagrywam. Inny dysk mam do gier, a inny mam do nagrywania. Po to kupię oddzielne dyski, żeby mi się jedynie przepracowywał. Które niby te są ładne. Tak, ale jakie są za słabe. Ło, tu ten YouTube bujo. Znaczy, Libertyna robi. Wolę zwolnić tu. No, trochęśmy ich zgubili na razie. Przynajmniej. Nie czas. Jak będzie prosto, to się mogę wyprzedzić. Chyba. Wyprzedzić. Póki co to są te serdelki. Karłowo. Tam gdzie są karły, fajne miasto. Wyprzedziłbym się, ale tu serdelki są na drodze za dużo. No co, na dużo co? Serdelki na drodze, masz kurde, ten lewo, prawo. Chyba tam. Wyprzedzić, ale... Ten skanie wolniej jedzie, bo ta rynówka to mi szybko dojedzie. Chyba. O, jakieś ukryte miejsce widziałem. Skręcałem w lewo przy zakręcie. No, no jesteś. Ukryta droga. No jest ukryta. Musielibyśmy się zatrzymać na tej stacji, tu mamy najbliżej i te zobaczyć. Zawróć na skrzyżowanie i możemy jechać tam. Ja prawie, że nie ma jak zawrócić. Jak nie ma, już mógłbyś zawrócić. Albo na kolejnym. Szybko nawrotę robić. Już co mogę zrobić nawrotem. Ale to co? Nawet cofaj. Awaryjki, cyk. Dobra, jedź jeden. Ja już jadam. Nawrotę robić? Już nawróciłem. No udało się, udało. Nice. Obliczanie nowej lecimy.
Dzwonię, bo zacząć udzielić prawo. Tak, będę się jeszcze kwiecie do skrętu, nie tu. Dobra, uwaga, dzwoni. Coś mam. No i tu gdzieś jest. No mam kupię tam. Aha. Niewidzialna ściana. Nie wiem, kiedy się wjechać. Nie da się. Dobra. Wygląda tak fajnie, co możesz wjechać. No, wygląda. Kiedy ktoś? Enter, chaser, dobra. Z tyłu nic. Dobra, się. No, mamy wywój. A tak miało być pięknie. Takie icyjsko dzikie. Muszą być gdzieś ukryte drogi, nie ma opcji. Na pewno. No, my w każdym razie. Zastanawiam się zobaczyć. Może już jeden rolet znajdzie. No, jeszcze tam pokazuję, to powiedział. Jak może trafi się okazja, to powiedziałem mu tą drogą. Ja tam to wyglądało. No chyba Niemcy też latają, widzę. No. Nie, to nie Niemiec, to jest jakaś odwrota rota, Emanuel. Rumunia. Rumunia to ja palę Żydów. Nie, miał być dywanek. Trzymaj się lewej strony. No Rumunia, bo jeszcze ma 008, bo oni mają pewnie zostać niezerówek w OS. No nie. No tak, widziałem takie hałęski z Rumunii, co mieli perfilnie po 100. No pewnie dywany okradali i przewodzili legalnie i nielegalnie. Jeszcze ci za to ten YouTube kanał zapodkuje. Co? Za takie gadanie, bo to by YouTube kanał zablokował z tymi dywanami. A bo ja wiem, że kiedy mieliśmy dywana 15 znajomych, jeszcze jak graliśmy na For Life. Wiesz, to nie moja wina, po prostu tak mówię, no przyzwyczajenie, no. Jak ja widziałem Rumuna takiego na YouTubie, który prezentował dywany, to się nie dziwię, że mi się to wpada do głowy. Ty, ale żeśmy się oddali popiał? A, no dywanie, spokojnie. Ty, tutaj chyba jest stacja benzynowa w budowie, myślę, że po tej naszej stronie, a tu jest stacja. Snika. Nie, to nie jest w budowie, to jest zwykłe, gdzie nie masz po prostu stacji. Ręka. Prawdopodobnie. Jedź prosto. No pewnie będzie do końca roku ktoś, żeby ktoś jeszcze miał RCK, nie? Bo święta będą, więc pewnie pieniądze dostaną. Garaż i nudi niestety będą musieli wyjść w Polski. Na ich życzenie to jest już niestety. O kurde.
A pisze, że będzie zakaz zawracania. Jednak. No, może być. Zakaz zatrzymywania ślepu i coś jeszcze. Ray. Mi tylko ciągnął, trzeba na X-ray jechać pewnie. Obliczanie nowej trasy. No jest, udaje się na kontrolę, żeby poprawić. No jest X-ray. No? Nie pisał tego. Jeden sfera. A to ja muszę. Czekaj, zobaczył siebie. A ty jedziesz prawą. Wyskoczyłeś coś czy nie? Nie, nie mogę wjechać. Mogę. Nie mogę. To za mną może widzieć. Nie, no bo nie przenikam przez to. Się zdaje, że jesteś półlegalny, pół dlatego bażarki nie ruskie. O, papa otwiera się. Weź się cofnij. Albo zero, kamerę zeropa. Zobaczę, co się da. Otwarło się. No próbuj. Znaczek. Ale masz kamerę zero? No mam. No i pajek. Znaczek promieniowanie wjeżdżą. Przez ruski blach. O, jeszcze byś silnik chce wyłączyć. Może, żebyś nie uciekł. Gdzie się ta maszyna? Jest. No nie, nic no, sprawdzają. I jeszcze są diodki u góry. Zielona, pomarańczowa i czerwona. No. No zielona. Nic nie dzieje. No, co to muszę zawrócić? No jest bezpiecznie, bo jak będę na drugiej stronie granicy, to dopiero. Fajne. I w ogóle GPS nie działa w tym czymś. W czym? No jak do X-ray wjedziesz. No bo są zakłócenia, nie? Wymieniowanie. Przez ruskie rejki, widzieliśmy się ruską rejkę. O, ale to nie paliwko, ty, opłaca się. 439. Ruską rejkę załóż. A, ja będą ciągle mnie na X-raya brać, bo myślę, że kurde... No, to możesz fotę na odcinek czasnąć. Czekaj, najpierw zatankuję się i dopiero. Fajne miejsce na fotę, na odcinek. Podjadę bliżej. Mhm. Nie trzeba, dobra, już wszystko. A światło bądź do foty. Nie trzeba, jedziemy. No już zrobiłeś. Tak, zrobiłem. Trzeba aż parę zdjęć. Kurde, jak to zawrócić? A tu? A, może wielo mam zjazdami. Dobra, jedziemy. Nie ma zakazu. Nie. Da się zawrócić tutaj? Nie zawrócisz tu.
Nie wiem, wiem. Kurde, jeszcze tu brakuje, pewnie tam nie wezmą. Kolejny X-ray. Lub tu był. Nie. Ja tu kamerkiem masz na każdym tym przejedzie. No bo sprawdzają rejki, nie? Jak to standard. Turkey. Czy Turkum, coś takiego. O kurde. Za późno się otworzyło do tam. Bramka. 8 km. O, jej, kontrolę genowską. Aha, fajnie, przebiegasz. Przeszło, że normalnie, dziękuję, fajnie. Ale tutaj a, coś wiadomo. A nie, to przed chwilą było, gdzieśmy przejeżdżali. A tutaj waga. Mi się zdaje, że przewodzisz Czarnobyl ze sobą, coś tak się sprawdzili. U mnie non stop pisze, że przebiega pomyślnie. Ciekawe, co by się stało. Myślę, że coś szykują na Rutraka ciekawego. To ruską rejkę. No jest ciekawe właśnie z tym. Ciekawi mnie, co oni dodadzą, że będzie można robić coś niepomyślnie. Fajnie było, jak to było. No pewnie coś wpychać, jakieś nielegalne działania pewnie. Jak na tym full life, ładunki nielegalne. No i pewnie tutaj też to będzie kiedyś. Byś musiał szybciej dobić. Fajne by to było. Ale tutaj będzie przełamane, żeby to przewozić. Kurczę, co oni robią z tymi autostradami, matko. Byś musiał bramki umieć wszystkie. Właśnie najgorsze jest to przy granicach, nie? W Turcji byś nie wyjechał. No na pewno. Musiały być takie zlecenia na te kraje, gdzie te bramki nie działają. O, może zawrócić. Albo działają, tylko że można jest jak wominę. Może tu zawrócić? Można, yeah. Czy to rądko jakieś czy coś? Nie, to tam nie wolę. Tutaj mam zawrót, dobry. I znowu bramki. Bramki. Nie no, fajny przejazd. Znajdziemy inną trasę. Kółko się bawimy, fajna robota. Aby mnie teraz dzieli do X-Draya, aż jestem ciekawy, jak to wygląda. Widziałem choć gameplay, ale... Za drugi raz jedziemy, to może teraz ciebie złapię na tym X-Rayu. Tak, ja to by się tak kręcicie po granicy. Tutaj zawrót, tam zawrót. Testujemy. Problemy, czy wasze sprzęty działają prawidłowo. Że tu przewozimy tylko. Nic się nie dzieje. Legalny biznes. Nie no. Ukraińców, nie wiem. Coś pod nazwą emigrowania. I to w oponach nasz. Tak, Nie. Potem będzie X. Będzie później, bo to jest najpierw wyjazd z Bułgarii. Potem pisze Turkum. Border Police. Ten przejazd trzeba było sprawdzić. Jak masz ich starać, czy nie? Jeszcze nie mam. Bo mi się już trafiło, fajne. O Turki. A nie, tu pisze Turkę, coś takiego. Turkej. Turki. Jak to nawet mówi. Tu tak ruskie rejestracje działają, że się nie chce. Nie mogę, no. Nic prosto. Znowu nic. Dalej cisza. A, tu jeszcze jest coś. Może tam się trafi. Ale tych bramek to tu jest. Ale trochę. Mi się zdaje, że coś z wagą jest nie tak, bo tam było 22 tony, a teraz znowu 23. Aha, bo teraz zapomniałem, tankowałem się. Aliwo. Dawaj mnie, kurewa, tam. Ale po tych powinien być ich sek. Nie jest tu, ale nie mogę, no. Nie wiem czemu. Ja też tam jak pewnie nie będę miał. Jeśli znowu będziesz miał to... Ty, lewituje to? Ej, błąd znał w grze. Stoję przy tym, nie? O, jest wszystko w porządku.
Nie muszę na ich serię jechać. A co, wcześniej pisałeś, że musiałeś? No, normalnie pisałeś, że musiałem jechać. Ej, idziesz tu po prawej? No, jak oni to poniesie, to lewituj. Ciężarówka jakaś tu była na... A pa, na... ten w ogóle sprawdzę wykrywaczem metalu, chodzi tak. No, sprawdzam, czy to ciężarówka istnieje, czy nie. Albo po tym, co znikło. Następnym razem trafi mi się okazja, to powiem. Ale tam mieliśmy... Nieważne, nie znajdę kubi? Nową trasę. No to parę sekund trwa. Nie wiem, czy na singlu też, ale na multi parę sekund. No to pewnie na singlu też. Ale bramek na walii. O, meczet. Ty meczet. Po prawej. Przejrzeliśmy go nie zawozie. Ten kostium, ten taki? Po prawej. A to widziałem go. Ale przejrzeliśmy go nie zawozie. Zwolnie. Ale nie no, ja to mam chyba pecha z tym akurat, że mi się nie trafiło, a miałem pokazać. A miałem pokazać na nagranie, jak to wygląda i nic jak wygląda. A z tym razem wezmę coś czarno byla, to na pewno będą mnie sprawdzać. Takie tu ty rach to przewodzisz, to jest legalne. Raczej ustawić na ruską i już się sprawdza. Ja to mam. O, chyba tu idzie. Bo z tego będą go sprawdzać na pewno. Ale w tej Turcji inny klimat jest niż w tam innej części w dodatku. Trawa jaśniejsza w ogóle. No bo to są te nowsze te globalne światła, efekty no. Parę trzeba tutaj taki fajny boczek jest. Może sobie ścigi to widzisz. Nawet nie, że wyścigiem, może coś pojechać w Istanbul. Aż poczułem tego smaka na kebaba. Szukaj meczetu. Jeden już mecz, naliczyliśmy teraz, drugi trzeba znaleźć. Ciekawe, ile na mapie postawili. Ale cyganie sobie blanki postawili, bo myślę, że zarobią. Co tam pisze? A, kontrola wagi? No. A tu, po zjeździe? A, no jest tu kolejna. Ty, bez kitów, w Turcji będą to zbadać? No dajcie spokój, panie. O, HGS, OGS. Kurde, ty, co się dzieje? Kolejna waga. No, tak. O, jest, proszę zatrzymać pojazd. Co za fajne. Ej, przez zamki da się przejechać. I w ATS-ie. No, o, popróbuj pod tą godzinkę. Zacząłem się wierzące i aktywuj ikonę. O, będą mi chyba zbadać coś. A, fajne, dziękuję. Chcę, żeby zacząć się rurkę, włączyć silnik, kappa. Ej, chyba też. Co z tą kurde wagą? Powinien mi się na zielone pokazać, żebym wagę zaczęła czerwono. Nie musisz silnika wyłączać. Nie, nie muszę, nie włączę go, nie. Brakuje tylko tego ikonki, takiego pikacza. Ej, chyba też. No, to jakby, bo jakby ci policjant miał bombę zasadzić, czy coś tam w środka. Nie liczył zeszłego odcinka. No to wtedy dwie rodziny się zbliżają. Gdzie na coś Michali? Już druga powinna być. Ty pasmówka w serci widzisz? Na Polsce dalej nie ma. Oj, to ma się lecieć lewym.
Znaczy prawym pisał, żeby jeździć, nie? No i tam jak jedziesz szybciej, to lewym. Powiem ci, że fajny teren. No i tak to nie to co promot. Nie, nie to. Bo pewnie w promocie to pewnie we Szwecji dadzą i w Norwegii to. Z tym kontrolą wagi. Bo rybby się będą nie zgadzać pewnie. Na to dable. Na to dable. O pana, bo w Finlandii na HCT. Wow. O, to już się przerwana strefa. Takie, ups, nie wyszło. Waga nie zgadza się i cyk, co za nowa wartość. Zawartość się nie zgadza. Oj, Nautohofer, bo nie wiem, czy ktoś by się nie zdziwił, jakby zrobili na promocie. Na Autohofach, taka autostradka, ten parking wielki na autostradzie w Niemczech. No, żeby są takie, co gdzie na promocie. Że te kontrole wagi. Tego to wagi nie, ale... Nie właśnie będzie. Na Autohofach pewnie. To pewnie dadzą. A bo już pewnie mam gotowe, to muszę dodać parę obiektów już. Szkoda, że jest podjęcie 6 godzin na moment. O, półbaku mi spaliła renówka. Trzymaj się lewej strony. Półbaku mi renówka spaliła. Jest tam, bo już go widzę. Szukajmy chat. Bida już z autostradą, patrz, coraz bardziej łysiejsza i brak autostrady. Ma jakiś gość przyjeżdża. Turek? Ta, nie. Nie Turek. Nie. G20... Nie, śmieszne. G20... TBVT03. 03, to jedna firma duża. Trzymaj się lewej strony. Myślałem, że potem G20. Chciałbym VDX z trzema cyframi. Żeby miał zabawę. Paru dyspozytorów, parę przedstawicieli, parę dziesiąt menadżerów. Rekrutuj. No ale widzisz, że zainteresowanie jest małe, bo trzeba skończyć ten pierwszy zestaw, nie? To ja jest... polecam. Jak ktoś dotrwa do tego momentu odcinka, to polecam. Wiem, że na któryś grupach prezentuje tą foreskę i... No, znaczy reprezentuje. I kurczę, czy nie. Ciekawe, czy będzie to słychać, bo ja tam zawsze z głośnością mam różnie. Jak jest 100%, to rozumiem, coś tam zawaha. No zapraszamy, no. No pewnie ktoś dotrze, spokojnie. Link no, dać się. No tak, jak zwykle, nie? Jest tam, bo... A, fajnie, ale nie wjechaliśmy do miasta. Spoko. Już 5 miejsc, czyli jestem on. No tak samo. Tu coś się nie jeździ. Łabiaj graczy. O, nie ma Polaków. O, są ci Niemcy. No, prawie Niemcy. Niemcy. Prawie Niemcy, no. Jak Sztokholm, trochę dłużej to miasteczko. Jakie miasteczko? To jest, kurczę, metropolia. No, ale trochę wielkościowe jak Sztokholm. Kiedyś się kiedyś grał o PVRPL, to może być Polak. Ci piszą, jest... że są małe te w ogóle lądówki. Same lądy. EDS? A co to jest EDS? Spytaj się, czy on PL. EDS. A pojeżdżę sobie tu i co? Nic. Ale wykroczenia nie ma za to. Co to jest MDS? O, Jesse? Hmm? W ogóle po jakiej goście ma nick? Jakiś link? A to chyba u ciebie, bo u mnie nie ma. Jak Istanbul, Host, Grading, Sere, Verdinis. Chodzi tam, gdzie miał FOSK, jakiś taki link prawie. Trzymaj się lewej strony. Jesse? Po jakiej ma tą nazwę FOSK? Facebook, no, bez kitu, Facebook GG. O nie, znowu. O, jakie Dubaj, panie, ty. Ło, pani. Co tu się odjemy, prawda?
Idę tu autostrad po prawej, łopanie. Jak chcesz meczet, tu jeszcze... O, jest meczet po lewej. Uszczyli mi kolejny meczet, no. I flagę Turcji. A, nie widziałem. Poprawić sklepiki. O, szykujemy się na coś. Szukaj baru z kebabem. Właśnie bardzo. Na tych budynkach duże pewnie będą. O nie, serio. Wiedziałem. Bagi pewnie. No, bagi. Proszę się trzymać, proszę skorzystać z prawej bramy. O kurde. Z prawej? Taki monitoring u góry. Ciekawe co by się zrobił, jakbym jechał prosto. No dawaj. Dawaj, jeden. Karę nalić. Nie, to będzie normalnie. I pojadę dalej. Ciekawe co zrobi. Pewnie kara będzie. Nie zważę się. I co mi zrobicie? Nic. Nic mi nie zrobili. Jadę dalej. Jakbym miał mandaty, to pewnie będę za karę. Pewnie. Jak coś, czasny wjazd tu jest straszny. Jak to Turcja? Ty, fajnie, deszka posadzili. Ale ja Dubaj. O, stadion. To nie wygląda, nie wygląda to po lewej. No, no wygląda jakiś, nie wiem, ukradziony z tego, z Ameryki. Galeria. Ja ciekę, same autostrady. Nie wygląda to na mały. Stambuł jest zrobiony perfekcyjnie nawet. No i duży. Jest. No, ale migrana była. Bo Ankara, widziałeś znaki na Ankarę? Ankara? Czyżby nowe miasto? Lotnisko. Teraz idziemy w stronę lotniska. Tak, bo widzę... Chyba nie wiem, czy będzie rozszerzenie do... Flagi, flagi Turcji. O, wjeżdżam do miasta. A, bo mamy to teraz... Na rondzie zjedź drugim zjazdem. O, rondzik mamy? Nie, zjazd. Ciekawie wygląda to Turcja. No, ja się obczaję, ja tylko zjadę, nie? Skręć w lewo. Wziąłem najdalej i dobrze nawet. Przygotuj się do skrętu w prawo. Przecież widzieliśmy. Nawet nie wiem, gdzie była ta firma, ale no. Jeden mecz ja tylko widziałem. Skręć w prawo. A nie dwa? Nie, ale to w innym mieście. Dwa bramy. Otwarcia. To była miła przejażdżka. Jakie fajne. Oj, te światła są fajne, widziałeś? One się LED-owo świecą. Tak? Mhm. No, światła sobie zobacz. Tam gdzie skręć. No, fajne też świecą. Taki pasek LED-owy. Na całych tych światach. Jak w Dubaju. I te flagi Turcji na domach. Wszędzie są, praktycznie. Dziwne, w Polsce tak nie ma. Teraz, i doskonale. Firma Paper. STS Paper. Jakby ich film markowy, nie? A, no czajmy mapę z kamer zero. Zaparkuję, zaparkuję, bo chcieliby możesz kończyć odcinek. Może znajdę jakieś ciekawe trasy, no na razie nie widzę, ale miasto jest tu potwornie dużo. O, na razie, że rzeczka płynie pomiędzy miastami. Autostrada, pojedźmy w stronę lotniska, czy jest? Okazuje się, że niby jest lotnisko, więc chyba coś jest na rzeczy. A, jest do lotniska. Ale lotniska jaką firmę ma? Baltirak, Loistik i Fle. Baltirak. Aha, czyli żeby zawrócić, trzeba jechać jeszcze inną drogą, tak? Nie, to... A ty masz te tureckie malowanie? Wiesz co, nie wiem. Mówisz, że masz. No, zamówiłem ten z tego zestawu. Ej, wiesz co? Fajnie zrobić tu wjazd z tego, z miasta. Nie można sobie spokojnie wyjechać, tylko trzeba się pobawić, o, tak powiem. O, do lotniska jest przynajmniej wjazd, ale... O, otwarta brama? Gdzie to serwis? No dawaj ten, co ty sklepik odblokować przy serwisie. Wiesz, ta gra kombinuje, bo widzę nowe tereny. Myślę sobie, że chyba coś planuję dodać, bo widzę, że są inne miejsca. Ale to chyba mi się zdaje. Musimy sprawdzić niż... Co to za dealer? A. Dawaj za mną w stronę serwisu, jedziemy, tam coś jest.
No dobra, próbować. Rusek prowadzi. Sasza. Saszka tylko nie mają. Nie, panie mają wcale. Teraz po lewo. Są to drogi, które w ogóle nie pasują mi. Te światła trochę... fajne. Te światła są fajne. To, że się podświetlają? No te. Nie widzę. Zatrzymam się, czekaj chwilę. No tak, no one cały świetne zielone świecą. O! Fajne. Ale jaja, no. Bogata, to chyba to jest Dubaj, nie Turcja. Wygląda prawie. Dur, fajny znak stop, dur. 07, fajna droga. Jakby to było chyba... ile droga była już wypita. 07 było wypita. No tutaj budują. No budują. Budynek betoniarce. Tak, kolejne galerie po lewej. Galerie? No, takie duże. A, no. Zbudowane to miasto, w cholerę. Oj, ciasto, będziemy to oglądać. A te pierwsze miasta, przecież jakie małe były w ETS-ie, a te to nie powiem, tutaj już jest już wielkość. No. Dobre. Miasto na poziomie większego Sztokholma. Jeszcze jak się z promocją połączy, jedziesz z tego, z Turcji na Egipt. O jest. Już to widzę, co się dzieje. O. I dziury na drodze. Coś miałeś? Nie widziałem jakieś. To są dziury, kurwa. my się pojechaliśmy drogą, to niby nie ma. Dobra, jedziemy. Wow, dziur nie widziałem, no. Nie robiłem tej gry. Tylko w Turcji? No chciałbym w Rumunii. Alafa Festival. Do jakiś ten. Pewnie nie będzie. O, meczet. Wow. Po meczet po lewej, drugi. Tak? Tego nie no widzieliśmy, jest. Drugi meczet. Drugi. Widzę. Jest. Tabela. A to my w Polsce jesteśmy? Że tabela jakoś... Ple, coś takiego. Tabela pisał i tyle. Tabela, hali ple. Ci. Masz ple. Halina i ci. I tu tutaj się jakoś skręcić. No to normalnie skręcimy. No nie wiem, czy normalnie. No to pewnie być o, jest. Wciągnięcie. Aha, podejrzewam moją niczą trasą. Tak, ileś tak normalnie. To jest rondo, nie fajnie. Bo chciałeś. Tutaj trzeba naokoło. Tu skanie. Co? Co skanie, to ja? Stadion. Tutaj skręcamy. Prosto. Ja nie, no. Nie widzę, co tam jest. Czy skanie, czy to. No nie, to jest biuro zatrudnienia. Ej, tu by zjadza, okej. Okay. No, nie. Pomijam tasa. No. O, tu już działa. Czuć na kierownicy. O. Masz? Czuć. I ciul, nie. O, mechanik. Tu są dwa serwisy. Ja mieliśmy mechanika, okej. Okay. Dwa są. Dwa. To jest jedno dwa. Tylko. Nie, dwa są. Gdzie drugi? No zobacz, idziemy do niego. Kurczę, jedziemy po samym centrum. Wielkie to miasto. Napisy, jakieś EDS-y, będą bramki. Twoi widzowie się naoglądają tego dodatku. Zwiedzanie no. Turcji. Bez kitu. Tak było. Tak było. Ankara na prawo. Tak, Ankara na prawo. Chodźcie, że bajewili gidziurzu. O, tam już powiedzieli na ścianę. Jedyne co już widzę, to jest 1000 razy większe od tego co było na Skandy i na Gonkiście. I nawet na Francji. Dlatego się postarali tym razem. A ty no przecież, opłaca się, ale jest, dużo tych energetycznych jest niepotrzebne. Takie to jest duże. Jak niepotrzebne, z kim jest? Wygląda jakbyśmy byli w Szanghaju czy gdzieś. No to tu, okej. Okay. Nie, China Truck Simulator 3. Nie wiem. Pewnie stworzą coś, no, jakąś nową reprodukcję na silniku graficznym Zero Trucka. Ale to już jest rewolucja. Największe miasto ze wszystkich DLC-ków. No.
Na promocie też nie było taki duży. Aż. O, tak, nie było jeszcze. Ciekawe, czy wpadą na pomysł, żeby zrobić China Truck Simulator albo coś. Australia Truck Simulator. To nie działa, leciutko. U mnie działa? No, leciutko. Wibruje. O nie. O, nie ma badania, dobra. O, tutaj no, przynajmniej nie trzeba ten, otrzymywać się. A tu gdzie mamy tę mechanikę? Jeszcze. Jest. Duże miasto. Jeszcze zwiedzać. Ale pa, teraz samą tą, no przejechać tam był sam. Viva Tracking. Jeden z większych OS chyba. Viva Tracking. Zauważyłem, jakieś Niemcy włączyli za. Ustęcia.
No to jak dotrwaliście do końca, to zapraszamy do VS. No, to byłoby na tyle, na tym materiale. Jak zwykle pamiętaj o subskrybowaniu i lajkowaniu. Jak to zwykle. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku.